Siema widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Kroniki Brytana Archeros. Jeżeli tego nie zrobiłeś, zostaw lajka, komentarz, suba, wpadnij na Rewinda, tam 4300 osób widziało przed tobą, nic nieco. Witam was bardzo serdecznie, jeszcze raz witam widzów kochańczych. Słuchajcie, jesteśmy tutaj tylko oddać misję, ponieważ zrobiłem na samym początku oczywiście, ponieważ zrobiłem misję, która nazywa się Gorące Piaski, zdobyłem sieć dla Dukana, mogę do niego wracać. Taką misję zrobiłem, tym akcentem zaczniemy, porozmawiamy, a później ja wracam tam do miasta porobić kilka rzeczy. Hej. Więc dzisiaj taki chaotyczny początek będzie. Mam twoją sieć. Ale nie chciałem wam Już pomijać się tego bałem, że te dialogu. bestie cię tam upieką. Dobra robota. Na widza Teraz wszystko będziemy mogli pokazuje. łowić bez obaw, że nie mamy żadnej zapasowej sieci. Weź te kilka drobiazgów, które znalazłem na plaży. Okej. Przy okazji pozbyłem się tych czerwonych jaszczurów. Naprawdę udało ci się to zrobić? Słyszałem, że nawet tropiciele Zaraxos miewają z nimi problemy. Nie mam nic, co mógłbym dać ci w ramach nagrody, ale może uda ci się znaleźć jakieś ciekawe skarby w tych zatopionych statkach na plaży. Chłopcy często tam coś znajdowali. No i widzowie, to by było na tyle. Ja teraz wracam do miasta, idę porobić oczywiście misję, czy tam do miasta, czy zrobić te złote noce, jakieś powiew północy. No gdzieś się w każdym razie udaje. Widzimy się za sekundę. Dobra widzowie, a więc takim chaotycznym tutaj wstępem znajdujemy się przy pracowniku dźwigu i kontynuujemy sobie misję, która nazywa się Złotej Nosy. Teraz już trochę chillujemy z tak szybkim gadaniem i skupimy się na tym, by rozwiązać tutaj zagadkę tych złotych i nosów. Pracownik przy dźwigu w pobliżu slumsów nie był zbyt pomocny. Może przy pozostałych dowiem się czegoś więcej. No i zapytajmy tutaj pracownika dźwigu. Ja wam tylko wytłumaczę, o co chodziło. Byłem u tamtego u zioma z drugiej strony, u innego pracownika dźwigu. I on mi powiedział, że nie wie, o co Hej chodzi. ty, A ten mi może coś ty powie? coś Chyba wiesz też o powie, że złotych nic nie wie. nosach? Tylko tyle, że każda świnia z miasta teraz chce taką dla siebie. Powariowali wszyscy od tego dobrobytu. Prosty człowiek nie ma co jeść. A oni będą całe statki złotych figurek szukać. No i tak to wygląda. I teraz przychodzi ten ziomuś, bo ja już byłem tu i Słyszałem, że oczywiście, że dla zainteresuje cię widza cały zapisałem statek przed. złotych i nosów. Przed jakimś wydarzeniem, ale nie czytałem, co tam będzie napisane, żeby być równie zaskoczony, co wy. Chciałem się tylko dowiedzieć, kto je sprowadza. Słyszałem, że są sprowadzane drogą morską. Oczywiście, że są. Z Warantu, z Nordmaru, z całej Myrtany. Mamy wszystkie, jakich możesz sobie zażyczyć. Właściwie to szukam pracy. Słyszałem, że można nieźle sobie przy tym dorobić. Praktycznie Lub coś ogrywamy ciosać. robotnika. Ciosać? Ciosać figurki. Na początku, jak głupi, założyłem, że może chcesz je kupić. To jak, zainteresowany? Pewnie. Chętnie skorzystam. W takim razie idź do slumsów i szukaj chaty z małym paleniskiem i krzesłem przy wejściu. Zazwyczaj słychać przy niej odgłosy piłowania. Praca wre przez cały dzień. Tam znajdziesz szefa. On już zobaczy, czy się do czegoś nadajesz. Dobra, z tego co rozumiem, to w ogóle warto jest ściągnąć naszą zbroję, żeby troszeczkę być incognito. Także założymy sobie chuj, strój drwala. Jak ja drwal, akurat będzie pasować do ciosania figurek. Zobaczmy, co jest napisane. Wszystko zaczyna łączyć się w całość. To Mures musi być tym facetem do odwytwarzania figurek. Pozostaje tylko go znaleźć i zdobyć jakieś dowody. Podobno szuka ludzi do pracy. Może spróbuje zdjąć pancerz i udawać biedaka. By dostać się do środka, powinien być w slumsach, w domu, którego dobiegałem odgłosy pijowania i przed którym znajduje się palenisko. Palenisko, jakieś krzesło, w ogóle to zdejmijmy wszystko i udawajmy biedaka. Biedaka z mieczem za 1800 golda i łukiem za 1000 golda. Czyli pewnie 3 razy więcej niż oni kurwa z tego strugania dostają, ale no nic. Muszę się rozgrzać, bo dopiero co usiadłem, oprócz tego, że... Pamiętasz nas? Nie. Bo my ciebie tak. Wszystko. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam ich. Arnold i Mikkel. Nie, to jakieś bobki. Nie kojarzę. O bogowie walki! Tom. Nieźle. O, dzięki za level. Niczego nie mam tam czego znajdę. plądrować. Kim wy jesteście? Nie mam pojęcia. Dobra, widzowie. O, moja Muszę się głowa. kurwa rozgrzać, bo jestem taki przymulony. Mam nadzieję, tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, że podoba wam się trochę taka bardziej wychillowana seria, gdzie sobie gramy nocą, gdzie sobie świecą lampki, gdzie sobie pierdolę jakieś głupoty. Myślę, że tak może być. Myślę, że ma to jakiś swój urok, o.
Szukamy jakiegoś palenisko, jakiś dom, palenisko. To jeszcze jakieś krzesło przed domem. To nie wygląda na to miejsce. Tutaj? Nie, tu jest chyba w ogóle ten magazyn, w którym robiliśmy kiedyś misję, więc to nie jest tu raczej. Tu jest. No to jest story, było palenisko. O, słyszę drewno chyba. Gdzieś słyszałem struganie drewna. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. A tam jest zamknięte, a tu otwarte. No racja. Słyszę drewno. Słyszę struganie. Za dźwiękiem, po prawej stronie. Tutaj. To musi być bez tutaj. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To ty jesteś Mures? Może, a co? To ty wytwarzasz złote innosy? Może tak, a może nie. Co cię to interesuje? Dima powiedziała, że skupuje od ciebie całe skrzynie tych figurek. W tym mieście wszyscy za dużo gadają. Nie wyglądasz mi na kupca. Pewnie nawet na jednego innoska cię nie stać. Więc czego tu szukasz? Jeśli powiesz mi, co mam robić, to z pewnością się coś znajdzie. Nie rozśmieszaj mnie. Wiesz, ilu takich obdartusów muszę spławiać? Pokaż mi, że potrafisz coś zrobić w drewnie, a ja już ocenię twoją przydatność. Jeśli nic nie potrafisz, to lepiej spadaj, albo moja banda się tobą zaopiekuje. Do swojej pracy potrzebujesz pewnie sporo drewna. A co cię to interesuje? Tak się składa, że od jakiegoś czasu współpracuję z Knutem i Drwalami. Mógłbym szepnąć mu słówko i może uda się wam zawrzeć korzystną umowę w sprawie dostaw drewna. Widzę, że masz głowę do interesów. Dam ci jedną szansę, bo jakieś doświadczenie z drewnem musisz mieć. Siadaj, zobaczymy, jak ci to wychodzi. Przekonany został. Ale my tu tylko przykrywkę robimy wizowe. Ale się czuję jakieś takie przymulone, jakby dzisiaj mi się nie chciało w ogóle nagrywać. Czyli wszystkie złote innosy są tak naprawdę drewniane? Są pozłacane. Kupujący oglądają złotego innoska z wierzchu. W ten sposób są po prostu dużo tańsze i każdy może sobie na nie pozwolić. W jaki sposób je pozłacasz? To już mój sekret. Gdybym zaczął go rozpowiadać, to w ciągu kilku dni straciłbym swój interes. Nie jest źle. Trochę poćwicz i może uda się to komuś sprzedać. Masz tu klucz. Właź do środka, Mija powie ci co i jak. No wpis złotej nosy. No dobra, przeczytajmy. Się okazuje, nocy wcale nie są złote, porozmawiam z kobietą. No dobra, tu akurat nie muszę tego czytać, bo wiemy, co mamy robić. Mija. Siadaj i do pracy. Co mam robić? Żartujesz sobie? Siadaj i ciosaj innosy. Jeśli nie wykonasz dziennej normy, to nawet nie myśl ani o zapłacie, ani o przerwie. Ile wynosi dzienna norma? Większość pracowników jest w stanie wykonać 20 sztuk dziennie. Patrząc na ciebie, będę zadowolona, jeśli zrobisz chociaż 10. Ile złota otrzymam za jeden dzień? Dajemy ludziom zajęcie i schronienie nad głową, a ci jeszcze złota by chcieli. Przepracuj chociaż jeden dzień, to porozmawiamy o zapłacie. Zaczynasz? Czy mam zawołać chłopców? Dobrze już, dobrze. Dobra, no to ciosajmy. Ciosę i nosa. Jak to chyba moje nowe powiedzenie na Disa. W sensie, co? W sensie Dis na kogoś, że nie powiedzenie na Disa. Co? Przerwa? Powiedzenie na Disa? Nie, nie, nie. Czynia. O. O, wezmę to. Chłopie, ciosę i nosa. Indy ciosa dinos. W miarę zabawne, jak na takiego bezbeka. Na mnie śmieszny, jak zwykle. Koniec tego obijania. Wracać na stanowiska.
Chyba widzowy chory jestem. Nie byłeś tak beznadziejny, jak początkowo przypuszczałam. Kilka z tych figurek może trafi nawet do pozłocenia. Proszę, oto twoja zapłata. O! Dwa razy chleb i woda. No, nieduża ta zapłata. Zapłata równie była beznadziejna co praca. Na szczęście udało mi się zebrać potrzebne dowody. Mogę teraz wracać do Kandaka. Razem z nim zdecydujemy, co zrobić dalej. No dobra, no to wracamy. Ty masz coś jeszcze, Murę, co do powiedzenia? Nie masz. Droga tam nie będzie długa, więc chyba nie ma co w ogóle zatrzymywać tego odcinka. On gdzieś powinien być tutaj, tylko nie wiem, czy on też w nocy na czatach stoi. Stoi na czatach. Chyba to on. Ktoś wam grów wykopał, słyszałem. W końcu. O. Właśnie skończyliśmy rozmowę z Kandakiem, więc to czas, by rozmówić się z tobą. Coś się stało? Czy coś się stało? Przez to zamieszanie, które wywołaliście, połowa miasta mówi o złotych Inosach. Już dawno prosiliśmy Kandaka, żeby zaprzestał tych działań, ale on wciągnął w swój obłęd kolejną osobę. Przez swoją nierozwagę naraziliście na straty materialne kupców oraz wprowadziliście zamieszanie wśród wiernych. Sprzedaż złotych Innosów jest niezgodna z wolą arcymagów ognia. Sprzedaż złotych Innosów jest niezgodna z wolą arcymagów ognia. Śmiesz pouczać o naukach arcymagów ognia? Nie. Masz coś jeszcze do dodania? Nie, ja się pomóc. Tak myślałem. Mam nadzieję, że następnym razem dwa razy zastanowisz się, zanim powiesz coś tak nieodpowiedzialnego. A myślałem, że ty też jesteś kurwa zły. Do sprawy złotych Innosów. Razem z resztą magów jeszcze raz przedyskutowaliśmy tę sprawę. Posążki te, naszym zdaniem, dają namiastkę bliskości Innosa dla nawet najbiedniejszych obywateli miasta i okolic. Dzięki temu ułatwiają szerzenie naszej wiary w tym dalekim zakątku królestwa. Postanowiliśmy pozostać wiernym naszej dotychczasowej decyzji i nie ingerować w handel złotymi Innosami. Ale zwróciliśmy uwagę, jak niepokojący dla wielu mieszkańców, w tym przede wszystkim dla zasłużonego paladyna Kandaka, jest fakt, że posążki nie miały żadnego kontaktu z boską mocą naszego pana. Dlatego zdecydowaliśmy, że wszystkie wizerunki Innosa, zanim zostaną wprowadzone w obieg wśród kupców, będą uświęcane przez jednego z naszych braci w świątyni. Oczywiście za drobną opłatą, która przeznaczona zostanie na utrzymanie naszego zakonu. Są pewne informacje, które mogą sprawić, że zmienicie zdanie. Cisza! To nie jest dyskusja. Oczekujemy, że zarówno ty, jak i paladyn Kandak zaprzestaniecie wszelkiej działalności mającej utrudnić działanie straganów handlującymi złotymi Innosami. W przeciwnym wypadku wyślemy odpowiedni list do twoich przełożonych, Kandaku. Oraz osobiście zwrócimy uwagę Lorenzo na twoją niesubordynację. Jeśli któryś z was będzie miał jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące wiary i tutejszych zwyczajów, to zanim przywrócicie miasto do góry nogami, przyjdźcie do mnie. Tymczasem wracam do świątyni i wam także radzę się tam udać. I wam także radzę się tam udać, by przeprosić za wasze przewinienia. Nam także każe się tam udać i nam także każe się tam udać? Pohandlujmy? No ty raczej nic takiego turbo ciekawego nie masz. Potęgę boskiego światła, bonus doświadczenia. Raczej nie chcemy. Kandak, słuchaj, bo tutaj złote i nosy nie są złote. Ciosy i nosa, ty. Chyba nie wszystko poszło po twojej myśli. Nie wracajmy już do tego. Może opowiem ci chociaż, co udało mi się do tej pory odkryć. Nie. Nie mam zamiaru już więcej o tym słuchać. Wygląda na to, że musiałem fałszywie odczytać wolę Innosa. Może od początku nie chodziło o to, żeby pozbyć się handlarzy, tylko o to, by sprzedawane posążki były poświęcone? W takim wypadku rzeczywiście spełniłem rozkaz mojego pana i mogę w końcu odpocząć. To jak będzie z moją nagrodą? Wprawdzie nie udało ci się wywiązać z umowy i nie pozbyłeś się handlarzy, ale jestem pewny, że włożyłeś w tę sprawę sporo wysiłku. Ostatecznie zdołaliśmy przysłużyć się zarówno samemu Innosowi,
jak i mieszkańcom wyspy. Oczywiście, jako szanowany przedstawiciel mojego zakonu, nie mogę w takiej sytuacji pozostawić cię bez nagrody. Nie mam przy sobie zbyt wiele złota, ale podczas swoich wypraw znalazłem niegdyś pewien, raczej do niczego mi się już nie przyda. A kto wie, może tobie uratuje kiedyś życie. Oka. Niszczenie zła, no jest to siekiera zwój. No jest to mocny zwój, tylko nie wiem, ja go chyba przygotowałem na tego, na dużego Bena, jak go zabijaliśmy. Ale nie wiem, czy ten zniszczenie zła nie działa tylko na jakieś zombiaki albo coś takiego. Pamiętam, że chyba w Gothiku 2, nie chcę trochę spoilerować, więc... ale na chyba bossa, którego zabijaliśmy, gdzieś przy końcówce, żeby tak nie spoilerować za bardzo, użyliśmy chyba z tego zniszczenia zła i wydaje mi się, że zadziałało. Dobra, misja została z tego co rozumiem wykonana. Kandak był względnie zadowolony z mojej pracy i w ramach nagrody wręczył mi cenny zwój. Ciekawe, czy mogę się tak do nich udać teraz i im powiedzieć, że byłem z tego. Albo założyć teraz strój najemnika. Coś bym takiego wykonał. Chodźmy tam, załóżmy strój najemnika i zobaczymy, czy się wkurwię. Najwyżej ich rozdupcymy. Jaki jest z tym problem? Dla mnie żaden. A później oczywiście wykonamy misję w biały dzień, trobulotek, więzienia i pójdziemy do tego. Do wilczego leża. Odwiedzimy nową lokalizację. Tak mi się wydaje, a może zrobimy ten trop ulotek, albo trop więzienia, nie wiem, coś, której z tych misji na pewno wykonamy, no bo innych misji nie mamy do wykonywania. W ogóle bardzo sprawnie sobie poradzi, sprawnie, to może mocne słowo, jak zważywszy, że jest 60 odcinek tej gry, ale poradziliśmy sobie w każdym razie z wszystkimi misjami pobocznymi, jakie mogliśmy wykonać i wykonaliśmy je. Więc zostały nam tylko ten chyba wątek główny. Słuchaj, patrz, widzisz skąd jestem? Nie, no, halo, ty widzisz skąd jestem? Nie, nic? Czyli nie możemy już nic zrobić. Mogę wam ukryć 2 złote, brązowe i nosy. Jakieś coś jeszcze ukradliśmy, to wam pokażę, lewica. Co to było? To jakiś projekt. Manifest, niewysłany list, ulotka, wytyczne, schematy, wiadomość. No nie wiem jak wygląda ten projekt. O, tu jest. Projekt figurki i nosa. Ciosa i nosa. Dobra widzowie, widzimy się już pewnie w wilczym leżu albo gdzieś jak zacznę nową misję i którąś z tych misji... No, muszę tu, po pierwsze muszę znaleźć kogoś, kto daje te ulotki, więc jak go znajdę, to albo się tu widzimy, albo udam się do wilczego leża. Ewentualnie porozmawiam z samym więźniem i pójdę do lochu w koszarach. Któreś z tych misji wykonamy, ale my widzimy się za sekundkę. Siemo widzowie, widzimy się z powrotem, tak? Nie wiem, czy słyszycie. Broszury, najnowszej broszury obywatelskiej. Ktoś tu krzyczy o tej broszurze. Nie wiem, czy to jest w środku burdelu. Panuje gubernator. Czy w mieście możemy jeszcze czuć się. Nie burdelu, tylko tego? Karczmy? Chyba tak. Najnowszej broszury obywatelskiej. Tylko może. Może warto by było iść tam troszeczkę bardziej inkognito niż jesteśmy. Wierzcie, póki gorące. Jak okłamuje nas władca? Czy orkowie Witam. Które to te broszury? Broszurę? To nie jest. Wyłącznie sama prawda. Zamiast mnie pytać, po prostu ją przeczytaj. Skąd masz te ulotki? Wpadły mi w ręce, to je rozdaję. A teraz idź już stąd, bo mam sporo na głowie. Aktualizacja, trop ulotek. Sorry widzowie, że taki jakiś przyjebany jestem, ale nie wiem, jakiś kurwa katar mam, nie wiem co się dzieje. Facet wyraźnie nie chce mi powiedzieć, skąd ma te ulotki. Mogę spróbować zmusić go do gadania lub poszukać innych agitatorów w mieście. Ja myślę, że ja dobry jestem, kurwa, w przekonywaniu ludzi, że mają, żeby ze mną porozmawiać. Słuchaj, agitator. Pewnie czujesz się cholernie odważny wśród tych wszystkich ludzi, co? Myślisz, że cię ochronią? Że co? Jeśli zaraz mi nie powiesz, skąd masz te broszury, skuję ci gębę, tu gdzie stoisz. Spróbuj mnie złapać, frajerze. Zmywam się.
kurwa. Szybko. A, za szybki jest. Nie w obywatelkę. Kurwa. Za ciężko będzie, bym musiał. Poteczka, nie jestem przygotowany na to. Poteczka. Ale już go chyba nie dogonimy. Za szybki widzowie, gdzie pobiegł? A widzę go jeszcze, gonimy gnoja. Strażnicy miejscy też mnie bardzo nie lubią. Nie wiem co się odjebało, ale oni krzyczą jak pojebani alarm, a ja zrobiłem już save'a niestety. Wydaje mi się, że byłem u kogoś w domu się kimnąć i byłem delikatnie za długo i się strasznie wkurwili na to. Dobra, gonię się. Słuchaj. Czemu ja chcę... To jest najgorsze. Czemu nie mogę pana gościa, który te ulotki rozdaje, nie mogę skuć mu mordy? No i co? Mam cię. Czego ty chcesz? Kto ci dał te broszury? Gadaj, tylko tym razem bez krętactw. Ludlow. To był Ludlow. Ludlow? Inny mówca. Gdzie on jest? W porcie, za stocznią. Pięknie, dziękuję. Teraz mnie puścisz wolno? Jeśli jeszcze raz zobaczę cię rozdającego te świstki, nie będę taki miły. O, oczywiście. Już mnie nie ma. Zjeżdżaj stąd. Dobra. Mimo małego zamieszania, które agitator wywołał swoją ucieczką, udało mi się go dopaść. Powiedział mi, że ulotki, które rozdaje, otrzymał niego Ludlowa. Możliwe, że to kolejny krzykacz, którego będę musiał dopaść i przepytać. Podobno przebywa gdzieś w porcie za stocznią. Powinienem się tam rozejrzeć, samego agitatora puściłem wolno, uprzednio go nastraszając. Port za stocznią. Jak konkretnie wygląda stocznia, to nie mam szczerze mówiąc zielonego pojęcia. Stocznia. A, to są chyba tam, gdzie budują te statki, nie? To jest stocznia. Więc za stocznią chyba jest taka plaża, więc może gdzieś tam znajdziemy tego gościa. Albo po prostu sobie chilluje bombę w tym. No gdzieś po drodze, nie? Gdzieś koło tej stoczni. A może za stocznią faktycznie stoi i wyrabia te ulotki, kurwa. Masówy leci. Zobaczymy. Jeźdź to w ogóle się ciężko, kurwa, te ul... Nie, żaden alarm! Oś... Naprawdę za o bogowie, walka. Naprawdę za każdym razem, kiedy teraz będę przechodził koło tych strażników, to oni mnie będą atakować? Alarm! Kurwa mać. Ciężkie życie najemnika. Ale w pewnym momencie pewnie da mi się pobić. I oni mnie pewnie nie zabiją, tylko lekko spałują. I pewnie będą chcieli zabrać złoto, ale na to będziemy przygotowani. Bo wyrzucę złoto na ziemię i go nie znajdą, mam nadzieję. Chyba będzie trzeba tak zrobić. Bo to jakiś błąd giereczki wystąpił. Ja zrobiłem już save, już jest dupa. O! Dość korupcji. Dość wyzysku biednych. Dość szlachetków mających w poważaniu potrzeby obywateli. Słuchaj, chodź tu. Przywróćmy w... Przyszedłeś tu, aby pomóc nam w walce z dyktatem tyranii? A może jak na zwykłego najemnika przystało? Chcesz nas pobić i wygonić? Co tu robisz, chłopcze? Czy to zbiorowisko jest w ogóle legalne? Mogę równie dobrze się ciebie zapytać, czy złodzieje, dla których pracujesz, działają legalnie? Mamy prawo tu być. Tak samo, jak obcy najwyraźniej mają prawo osiedlać się na naszej ziemi. Zapytam wprost. Kto jest autorem broszur, które rozprowadzacie po mieście? Z pewnością jakiś człowiek dobrej woli. Gadaj, skąd je macie, albo skopię ci tę twoją spróchniałą dupę. Codziennie dostaję groźby od ludzi. Wielu już próbowało nas uciszyć. Ale głos prawdy wciąż rozbrzmiewa z placów i targowisk. Chyba nie myślisz, że przestraszę się kolejnego warczącego kundla? A co jeśli ten kundel potrafi też gryźć? To najwyższa pora pozbyć go kłów. Brać go! Osiu. Czekaj tylko. Ja jestem... Czemu ja się nie mogę bić? Najpierw muszę rozpierdolić kik obywateli i robotników? No dobra.
chłopy na strzała są, więc... Raczej większego problemu z tym nie będę miał. Kurwa, masą mi wzięli. Teraz ty. Czemu cię nie mogę pokonać? Ludolf. Ej, to jest w chuj nie fair. Czemu go nie mogę pokonać? No come on. Głupie to. No i co ja teraz mam zrobić? Uciec mu? Czemu go nie mogę rozdupsyć? Ale dostaliśmy cenną informację, że na targowisko mam się udać. Natomiast... No coś chyba nie poszło zgodnie z planem. Czemu nie mogę go pokonać? Gra komputerowa. Gothic 2, Kroniki Myrtanej. Serio, sorry, że dzisiaj się czuję jakoś kurwa bez niedobrze. On katar jakoś dziwnie się czuje, więc sorry widzowie, że taki odcinek będzie bardzo chillowy. No kurwa, no nie mogę cię pokonać, no choćbym chciał, to nie mogę, no. Nie mogę. Jesteś nieśmiertelny, kurwa. Ja wyciągam miecz 3 razy, chuj wie po co. Miecza też cię nie załatwię. No znalazłem tego zioma i co? Którego szukaliśmy i co teraz? I nie mogę go kurwa pokonać nawet. To jest błąd jakiejś giereczki? Postanowiłem trochę nasoczyć portowego krzykacza, licząc, że w ten sposób powie mi, że jest autorem broszur. Wygląda na to, że przeliczyłem się, bo facet nie miał zamiaru gadać. Co więcej, napuścił na mnie tłum obywateli. Nie mam wyboru, muszę się bronić. No i się właśnie obroniłem, tylko to jest dalej, halo. Kurwa, no nie chce ze mną gadać, no. Nie mogę go pokonać, nie chce ze mną gadać. Straż mi nie pomoże, bo jest chłop nieśmiertelny. Wydaje mi się, że... O, Iwi, witam serdecznie. Może ty mi pomożesz. Jak idzie śledztwo? Dowiedziałeś się czegoś? Natrafiłem na ludzi rozprowadzających po mieście jakieś ulotki. Zbierają się za stocznią i gadają, jakie to Archolos nie jest okropne. No tak. Zamiast zająć się prawdziwą robotą i poprawić swoją sytuację, wolą po prostu biegać po mieście i narzekać, jakie to życie oraz prawo jest niesprawiedliwe. Nic dziwnego, że nie mogą znieść Volkera. To prawdziwy człowiek sukcesu, a wszystko, co ma, to efekt jego ciężkiej pracy. Tak czy inaczej, mnie też idzie całkiem nieźle z moją częścią śledztwa. Wszystko powoli zaczyna układać się w całość. Dam ci znać, gdy będę miała coś solidnego. Wracajmy do pracy. No nie mogę, no. Pomóż mi. Iwi, pomóż. Coś pomoże, panowie strażnicy? O, jest, pan strażnik. A mnie napierdala, no pewnie, że tak. A czemu by nie? Jasne, że tak. A, jeszcze mnie okradnie, no tak. No. Wiadomo. Nie no, kurwa, no co jest z tą giereczką? Ja mam ostatni save 7 lat później. Dobra widzowie. Zobaczymy, jak coś wykminie, co tu się robi w tej gierce, bo coś tu jest ewidentnie chyba zbugowane. Może rozegrajmy to w inny sposób, może tak się uda. No jest zbugowane, wybacz, więc jakby. Ale jakoś trudno jest mi uwierzyć w bezinteresowność kogoś, kto zrobi wszystko dla złota. Lepiej mieć po swojej stronie kata niż motłoch, który jedyne co potrafi to głośno krzyczeć. Ten motłoch potrafi zdziałać więcej niż niejeden urzędas. Wiem, na czym polega pieprzona bratnia pomoc czerwonych. Wiele razy przekonałem się o waszym złotym sercu. W takim razie czekaj cierpliwie, aż trafisz na szafot i może wtedy przypomnisz sobie o mojej ofercie. Co proponujesz? Mógłbym sprawić, że wasze broszury trafią do szerszego grona obywateli. Nie ma już co roznosić. Większość z nich trafiła już tam, gdzie miała, a nakład lada chwila się skończy. W takim razie pora dorobić nowe. Im więcej ulotek w obiegu, tym więcej ludzi je przeczyta i wesprze waszą sprawę. Naszą sprawę. Tak, właśnie to miałem powiedzieć. Widzisz, to nie jest takie proste.
Nie wiemy, kto jest ich autorem, a ludzie nie są na tyle majętni, żeby od tak zafundować jakiemuś skrybie lub pisarzowi cały wóz złota. To skąd je macie? Pewnego dnia po prostu pojawiły się na ulicach miasta, a ludzie z czasem zaczęli przekazywać je z rąk do rąk. Ten, kto je wykonał, nie mógł wybrać sobie lepszego momentu na ich rozprowadzenie. Jeśli rzeczywiście chcesz pomóc, powiedz innym ludziom dobrej woli, że będziemy organizować wiec pod ratuszem przeciwko Morrisowi. Spodziewam się na placu prawdziwych tłumów. Okej, czyli tak mamy jakiś wpis, bo inaczej to średnio by było. Licząc na dowiedzenie się czegoś o broszurek, zaproponowałem tak. Wciąż jednak nie otrzymałem odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Kto jest autorem ulotek? Może dowiem się czegoś więcej od Wenzela, miejskiego pisarza. No tak, no przecież on mógł to wykonać. Także misja do Wenzela. Po co nam wojna? To jest ten chyba ziomuś, co nam tak jeszcze z Eevee pogadać. Jak i... Natrafiłem na ludzi rozprowadzających po mieście jakieś ulotki. Zbierają się za stocznią i gadają, jakie to Archolos nie jest okropne. No tak. Zamiast zająć się, nic dziwnego, że nie mogą znieść Volkera. Tak czy inaczej, mnie też. Wracajmy do pracy. Dobra. Idziemy do ziomka, bo to jest chyba ziom... kolejne targowisko. Możesz być spokojny. A. No to chyba takie nie targowisko, które myślałem, że targowiskiem będzie. Chyba takie szwedzki stół bardziej niż targowisko. Idziemy udać się do Wenzela. Wenzel to jest chyba ten ziomuś, co podrobił nam... Podrobił nam nasz testament i pomógł nam z... O kurwa, jak zwykle muszę unikać ciosów. Pomógł nam podrobić testament, tak? I dzięki temu pogodziliśmy braci i wykonaliśmy misję. Więc skoro umie takie rzeczy, umie wpisanie, zresztą jest tutaj ziomkiem, który się tym zajmuje, to faktycznie może coś o tym wiedzieć. Dzisiejszy odcinek naprawdę może być bardzo przymulasty, bo ja jestem z jakiegoś powodu bardzo przymulony. Dzisiaj miałem katar, głos mi się trochę zmienia, jakbym był delikatnie chory. Mogę być pierwszy raz chory od 8 lat, kto wie. Witaj. A może dzisiaj tylko mnie złapie, bo czasem mnie tak łapie jeden dzień, ale później już jest gituwa. Rozpoznajesz tę broszurę? Sorry widzowie, że tak. Oczywiście, jest że kilka tak. Odcinków. Pewno ich teraz na ulicach. Będę dlaczego trochę pytasz? Taki, wiecie. Ciekawi mnie, kto ją napisał. Coś mi mówi, że tą osobą byłeś ty. Ja? A skąd ci to przyszło do głowy? Gdyby było inaczej, nie byłbyś taki zdenerwowany. Wcale nie jestem zdenerwowany. Za tak duży nakład ulotek musiałeś dostać dużo złota. Wystarczająco dużo, żebyś przymknął oko na ich treść. Tak było? To prawda. Dostałem na nie zlecenie, ale nie jestem z tego powodu dumny. Kim był zleceniodawca? Jakiś gość w kapturze. Nie udało mi się dojrzeć jego twarzy. Nie był też zbyt gadatliwy. Dobiliśmy targu. Zostawił worek srebrnych monet i wyszedł. Parę dni później zabrał broszury i już więcej go nie spotkałem. Chwila, jakich srebrnych monet? W życiu nie dostałem tyle za jedno zlecenie, nie licząc pewnych bardzo zuchwałych złodziei, którzy chcieli, żebym przepisał im kradzioną księgę. Masz jeszcze te monety przy sobie? Kupiłem za nie zapas atramentu i rylców, ale jedną z nich zatrzymałem na pamiątkę. Proszę, możesz ją sobie wziąć. Wybacz, ale... To wszystko, co wiem na ten temat. Słuchaj, mam jeszcze jedną taką sprawę. Nie powiesz swoim przełożonym, że to ja napisałem te cholerne ulotki, prawda? To za... O, proszę bardzo. Mówią, że milczenie jest złotem. W mojej bajce za milczenie się płaci. Złotem. Nie mam za wiele oprócz ksiąg. Za darmo. Umiesz czytać, nie? Mogę ci dać jedną z nich. Za darmo. Co ty na to? Pozwól, czy sprawne, czy mówisz prawdę? Już, bo... No. Mam lepszą propozycję. Ty wyjdziesz na zewnątrz, a ja sprawdzę, czy aby na pewno nie masz gdzieś pochowanego... O, że takie coś. Bierz tę skrzynkę. Nie mam więcej. Może być. Piękne dzięki, kolego. Może być. Wspomniałeś wcześniej o jakichś zuchwałych złodziejach.
Nawet chyba lepszy niż księga, bo od niego kupiłem już wszystkie fajne księgi, które mogłem kupić. Dwóch chłopaków w twoim wieku i poprosiło, żebym przepisał im kilka stron pewnej księgi. Dali mi nawet sporą zaliczkę, ale odmówiłem. Księga nosiła pieczęć miejskiej biblioteki, a to oznaczało, że została z niej wyniesiona nielegalnie. Złodziejaszki chyba sami to zauważyli, bo chwilę później wybiegli stąd, aż się za nimi kurzyło. Swoją drogą, zawsze inaczej wyobrażałem sobie napad. Myślałem, że mnie pobiją, albo przynajmniej będą mi grozić, ale ci nawet noża nie wyjęli. Odmówiłeś przepisania kilku stron kradzionej księgi, a zgodziłeś się na napisanie kilkuset ulotek agitacyjnych? Gdzie w tym logika? Polityka jest polityką, a prawo jest prawem. Zwyczajnie nie chciałem mieć problemów. Poza tym mam dobre kontakty z magami. Gdyby dowiedzieli się, że na rynku krąży kopia tej księgi, trafiłbym przed sąd. O jaką książkę chodziło? Niech pomyślę. A, tak. Błękitna krew Archolos. Chyba tak się nazywała. To zbiór wszystkich żyjących członków rodzin szlacheckich na wyspie. Księgi spisowe nigdy nie były zbyt cenne, więc to trochę dziwne, że padła łupem złodziei. No chyba aż tak dziwne nie. Kurwa, ale chcę mnie drapie brzuch, boli mnie aż. Proszę, rozejrzyj się. Co się dzieje, widzowie? No te księgi już wszystkie kupowaliśmy, co chcieliśmy kupić. Okej, przeczytajmy, co mamy napisane, nie powie w północy chyba. No tak, tylko... A, bo już skończyłem tą misję trobulotek. Wenzel poprosił mnie, aby nie zdradził nikomu prawdy, że to on był autorem kulotek. Milczenie ma jednak swoją cenę. Facet od początku chciał wcisnąć mi jedną ze swoich książek, ale interesują mnie wyłącznie kosztowności. Odrobina perswazji zrobiła robotę. Chwilę później otrzymałem skrzynkę wypełnioną złotem. Zobaczmy tą monetę srebrną. Oczywiście domyślam się, skąd pochodzi ta srebrna moneta. Tak samo jak grot z kolcami, który jest ze srebra. Jedyną kopalnią srebra jest ta wilcza nora, czy jak to się tam nazywa. I oni tam wszystko kurwa ze srebra chyba robią. Więc domyślam się, że stamtąd to pochodzi. Tylko czy ja to teraz znajdę? Jest, srebrna moneta. Okej. No nie wiem, co dalej mam zrobić. On powiedział, że została księga ukradziona ze spisem ludzi bogatych, więc to jest jakby logiczne, że chcą obalić bogatych i wprowadzić tutaj, żeby biedni przejęli władzę i wiadomo, bunt. Więc jest to jakieś, logicznie łączy się to wszystko w całość. Czego się dowiedziałaś? Rozmawiałam z tym rzeźnikiem, Slagerem. Wychodzi na to, że krew na ścianie domu Volkera pochodzi od kretoszczurów. Co więcej, okazuje się, że podobne plamy na swoich budynkach znalazło kilku mieszkańców starego miasta. Z tą różnicą, że namalowane zostały farbą. Jako że Ars nie miał jak wejść do starego miasta, głównymi podejrzanymi w tej sprawie jest służba bogatych obywateli. Pewnie nasłuchali się tych bzdur od agitatorów i pomyśleli, że to dobry sposób na pokazanie swojego niezadowolenia. Wygląda więc na to, że malunki w całym mieście mają różnych autorów, ale to samo podłoże. Czyli to Ars pomalował dom Volkera? Wszystko na to wskazuje. Miał motyw. Widziano go w okolicy posiadłości, a Slager przyznał, że był u niego jakiś dzieciak i wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. I myślisz, że to on zaatakował Volkera? Ochlapanie komuś domu krwią to jedno, ale atak z kuszą wymaga już trochę więcej odwagi i umiejętności. Jedno jest pewne. Żywił urazę do Volkera i był gotowy łamać prawo, by to pokazać. To, czy winny jest on, czy może ktoś inny, zdecydują już nasi szanowni możnowładcy. Lepiej nie każ im czekać. Morris pewnie już nie może usiedzieć w fotelu przez to, że wciąż nikogo jeszcze nie skazano. Najpierw sprawdzę jeszcze jeden trop. Dobrze, jak sobie chcesz. Tylko uważaj, żeby Morris przypadkiem nie postanowił skazać również ciebie za utrudnianie śledztwa. Dobra, w biały dzień aktualizacja misji. Wraz z Evie udało mi się dowiedzieć chyba wszystkiego, czego się dało. Powinienem teraz wrócić do Lorenzo. Ale mam jeszcze jeden trop. Dobrym pomysłem byłoby porozmawiać z samym więźniem. Powinienem udać się do lochu w koszarach i tam się właśnie teraz udamy. Porozmawiamy. Fajnie. Fajnie, wydaje mi się, że mimo takiej średniej dyspozycji mój jeden odcinek wyszedł całkiem w porządku. To znaczy, wykonaliśmy wszystkie możliwe tropy, pogadaliśmy z postaciami, wykonaliśmy dwie, trzy,
dwie misje, oczyścić plażę i misję z... Jakie misje wykonaliśmy? Oczyścić plażę i Złotej Nocy, więc myślę, że spoko. Nie ma co z nimi gadać, udajemy się prosto tutaj do lochów. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał przeciwko, że sobie porozmawiam z więźniami. I zobaczymy, gdzie jest ten skazany. Może Guido wie coś. Gdzie siedzi zamachowiec? Korytarz na lewo, od wejścia, trzecia cela. Dzięki. Okej. Czyli tutaj. A któż to? Kolejny wielbiciel? Pewnie chcesz posłuchać o tym, jak strzeliłem do tego kundla. Oczywiście, dla każdego znajdę chwilę mojego czasu. W końcu nigdzie się nie wybieram. Twierdzisz, że to ty stoisz za zamachem? A któż by inny? Który z mieszkańców tego sparszywiałego miasta wykazałby się na tyle dużą śmiałością, żeby strzelić do samego lichwiarza? I to w biały dzień. Tak, panie i panowie. Tego dokonać mógł tylko Ars. A więc słucham. Co chcesz wiedzieć? No coś wątpię, że to ty. Opowiedz mi o tamtym dniu. To było rano? Nie, południe. A może wczesne popołudnie? Lichwiarz wyszedł przed dwór rozprostować kości. Może pójść do łaźni? Ten wircyk zawsze dogadzał sobie wszelkimi znanymi ekstrawaginacjami. Przejdź do rzeczy. Zaczaiłem się w pobliżu ogrodu, wyciągnąłem z zapazuchy kuszę i strzeliłem do tego ludzkiego śmiecia. I wiesz, co ci powiem? Każdy zdrowo myślący człowiek zrobiłby na moim miejscu dokładnie to samo. Sprawy jednak nie potoczyły się tak, jak planowałeś. Byłem świadomy ryzyka, ale zrobiłem swoje. Dlaczego chciałeś śmierci Volkera? Ktoś mnie się tu nie zgadzał, nawet nie wie, gdzie poszedł. Szkodnik. Parszywy chrząszcz. I która była godzina, nic nie wie. Wrobił mojego ojca, a potem mnie. Wrobił? Wiedział, że dwoje się i troje, że... To normalna cecha kupców. Kupcy Araxos to pokorne baranki w porównaniu z lichwiarzem. Bóg w końcu przeszedłby na mnie, wtedy trafiłbym na bruk. Gdyby nie ten ochroniarz, gnida dostałaby to, na co zasłużyła. Co ci właściwie z tego przyszło? Volker ma się dobrze, a ty trafiłeś za kratki. Do czasu. Miasto pamięta. Tylko patrzeć, aż ludzie powstaną, a wtedy poleje się krew. To o to ci chodziło? O wywołanie chaosu i końca bezpieczeństwa na wyspie? Chaos? Chaos nie jest końcem, a początkiem. Początkiem czegoś nowego i dobrego. Czegoś słusznego. Myślę, że wielu w tym mieście nie podziela twojego zdania. Pewnie nie. Ale zdziwiłbyś się za to, ilu myśli podobnie. W tych czasach, jeśli chcesz coś zmienić, musisz to sobie wywalczyć. Fundamenty już zostały położone. Teraz tylko patrzeć na ruch ze strony innych. Czyja krew się poleje? Krew tych wszystkich bogatych drani, którzy będą błagać o litość, gdy lud już wyrwie władzę z ich chciwych łap. Jesteś zwykłym wariatem. O nie, mój drogi. Jestem głosem ludu, a moje imię kiedyś przyozdabiać będzie pomniki. Okej. Okay. Dobra, widzowie, łyk wody. Da się nawadniać. Trop więzienia, to nie koniec z tym tropem. Udało mi się porozmawiać z Arsem. Facet gadał jak potłuczony i utrzymywał, że to on stał za zamachem. Ars miał dług u lichwiarza, którego nie spłacił na czas. Stąd jego nienawiść wobec bogatych. Przynajmniej co do tej kwestii mam pewność. Nie mogę jednak wykluczyć żadnego scenariusza wydarzeń. Potrzebuję czegoś więcej. No, to jest dość skomplikowane. To jest dosyć skomplikowane. Potrzebuję czegoś więcej, ale skąd? O! Dzięki, niech będą Adanosowi. Dupek się w końcu zamknął. Masz na myśli Arsa? A ktoś inny drze mordę jak nawiedzony? Jest tutaj od niedawna, a już wszyscy mają go dość. Nawet czerwoni. Cóż, musiałem z nim pogadać. Osip z tej strony. Marvin. Odsłuchałem tę waszą gadkę. I? Facet każdemu wciska tą samą historyjkę.
Twierdzisz, że to nie Ars stoi za zamachem? Tego nie wiem. Znam jednak kogoś, kto mógłby wiedzieć. Kto to taki? Nie tak prędko, kolego. Wszystko ma swoją cenę. Po co ci złoto w więzieniu? Nie obchodzi mnie złoto. Moje dni są policzone. Jeśli mnie nie zetną, to trafię do kolonii. Zanim jedno albo drugie nastąpi, chciałbym zetrzeć z pyska Guido ten jego żałosny uśmieszek. Jak mam to zrobić? Wiem, że wy najemnicy lubicie załatwiać takie sprawy w jeden sposób, ale nie chcę mu jeszcze podrzynać gardła. Gnida lubi sobie wypić. W ciągu dnia obala kilka butelek gorzałki, a to nie mała sztuka. Przynieś mi coś, po czym facet zamknie się w latrynie na parę dobrych godzin. Gdzie mam szukać takiego specyfiku? Nie mam pojęcia. U aptekarki? Alchemika? To ty stoisz po tej lepszej stronie krat. Wymyśl coś. Okej, okay, dostajemy informację, że i tutaj zatrujemy Guida. Znaczy, damy mu coś... A, mam zdobyć specyfik na trawienie. A, w tym rzecz. Gość spędzi kilka godzin w latrynie. A, latryna to jakby toaleta. Aby go zdobyć, powinienem wybrać się do jakiejś aptekarki lub alchemika. Tak się składa, że kilku takich aptekarzy znamy. Albo alchemików, więc wybiorę się tam, natomiast słyszę jakieś dźwięki, więc tutaj trzeba. Zaraz przyjdę. Dobra widzowie, więc jesteśmy u naszej ulubionej alchemiczki. Słuchaj. Szukam jakiegoś specyfiku na trawienie. Jest pomoc potrzebna. Spróbuj papki z ognistej pokrzywy i serafisu, znanej w tych stronach jako niebieski bez. To dość popularna roślina. Stosuj ją rano i wieczorem, popijając dużą ilością wody. Po kilku dniach problemy powinny przejść, jak ręką odjął. Właściwie to szukam czegoś mocniejszego, najlepiej na bazie alkoholu. Aha, widzę, że mamy poważniejszy problem. Moja siostra przyrządziła ostatnio coś na perystaltykę, ale brakuje jej jednego składnika. Powinna go mieć za kilka dni. Trochę zależy mi na czasie. W takim razie będziesz musiał sam jej go dostarczyć. Niego mamy weku. Jeśli dobrze pamiętam, brakującym składnikiem jest zębate ziele. Jedna roślina wystarczy. Mam przy sobie roślinę, której potrzebuję. One drogie. Ale no cóż. Dokładnie tego nam brakowało. Doskonale. Zanieś ją mojej siostrze. To od razu przygotuję ci preparat. Znajdziesz ją na piętrze w naszej pracowni. Wiem, że tam byłem z 1000 razy. Ty, masz tu książki. Nie mogę użyć. Fejkowe książki, a to? Nie mogę cię okraść? Nie, dobra, idziemy na górę. Ramha. Potrzebuję silnego środka na trawienie, najlepiej na bazie alkoholu. Twoja siostra mówiła, że brakuje ci jednego składnika. Zgadza się. Zębatego ziela. Mam je przy sobie. Dobrze, w takim razie daj mi je i zaczekaj chwilę. Hej. Preparat jest... Ile się należy? Przyniosłeś mi brakujący składnik, więc po obniżce cena wynosić będzie 50 sztuk złota. Zdobycie tego ziela nie było łatwe. Może trochę spuścisz z ceny? Partactwa u mnie nie znajdziesz, a ja muszę za coś żyć. 50 sztuk złota albo zabieram preparat. Proszę bardzo. Jest bardzo mocny, więc dawkuj go ostrożnie. Jedna łyżka kuchenna rano i wieczorem wystarczy. Zapamiętasz, czy zapisać ci zalecenia? Bez obaw. Zapamiętam na pewno. Nie mapa, tylko ny. Zdobyłem preparat, pora wracać do Osipa. Mam tylko nadzieję, że facet ma jakiś plan, w jaki sposób pogadamy go u Guido. No, daleko do tego zioma nie mamy, więc możemy sobie tak chodzić prawo-lewo. Szybki sejwik. Mam nadzieję, że dzisiaj skończymy tą misję, te tropy. Byłoby kurwa zajebiście, jakbyśmy skończyli to. A w kolejnym udali się do Wilczego Leża. Jak zwykle pierdolę. No, w tym odcinku udajemy się do Wilczego Leża, tymczasem ja nie udałem się do Wilczego Leża. A to już chyba standardzik u mnie, mam takie wrażenie. Nie zawsze. No, dzisiaj zrobimy tą misję i robimy inne. No ale to też na to, co mam ochotę, to sobie robię, no nie? Mam preparat, o który prosiłeś. Dobra robota. Zadbałeś o to, żeby był wystarczająco mocny?
Aptekarka powiedziała, że wystarczą dwie łyżki rano i wieczorem. Czyli facet dostanie połowę butelki. To nie za dużo? Zaryzykujemy. Musimy teraz tylko wymyślić jakiś sposób, żeby... Cholera! Ej, ty! Co ty tam trzymasz w łapie? Nie słyszałeś o zakazie do karmienia tych kundli? Nie wiedziałem, że istnieje taki zakaz. No, to teraz już wiesz. Co to za flacha? Mogłem się tego domyślić. Cuchnie alkoholem. Za dobrze coś tu macie, Osip. Za karę będziecie dychać tydzień o chlebie i wodzie. Toć to podły bimber, szefie. Podły bimber, co? Już ja was znam jak swoje 2, 4... Znam was jak swoje 5 palców, Osip. Tylko niech szef lepiej tego nie próbuje. To nie trunek na szefa gardło. Pływa w tym jakieś świństwo. Co to jest do cholery? To nalewka, szefie. Pewnie Ernesto dodał do niej jakiś ziół czy czegoś. Czyli nabraliście mnie. Policzę się z wami, jak wypiję. Wasze zdrowie, Osip. Poszło łatwiej niż sądziłem. Jak? Smakowało, szefie? Może być. A ty nie bądź taki mądry. Zaraz sobie poga... co jest? Wszystko w porządku? Muszę szybko gdzieś... O cholera! Zaraz wracam, tylko... Myślę, że w tej zbroi by było mu niełatwo. Gdyby tak szybko, siup! Zalił całą butelkę. No to mamy go z głowy na parę godzin. Myślisz, że Guido wróci do siebie? Patrząc na jego stan, nie za szybko. Zrobiłeś mi tym dzień, mały. Wracając do naszej umowy, powiesz mi teraz, kim jest ten tajemniczy znajomy Arsa? Jakieś kilka tygodni przed zamachem Ars nawiązał kontakt z niejakim Blake'iem. Facet próbuje wywrócić to miasto do góry nogami. Swoją drogą, próbuje, to dobre określenie. Zakładam, że pod jego wpływem Arsowi przewróciło się we łbie i postanowił targnąć się na życie jednej z najlepiej chronionych osób w Archolos. Kim jest Blake? Nieudacznikiem, ale póki jest na wolności, Puty zostaje groźnym nieudacznikiem. Uważa się za idealistę i głos południa na Archolos. Chce zostać drugim Mandesem. Kimś, kto podłożył ogień pod to miasto wiele lat temu. Do dzisiaj ludzie nie podnieśli się po jego powstaniu. Prawda jest jednak taka, że Blake myśli tylko o sobie i o swojej sakiewce, nie o poprawie bytu swoich rodaków. Gdyby zaoferowano mu stołek w ratuszu lub koszarach, gość podbiegłby do Morisa choćby na czworaka, trzymając w zębach worek złota, którym ten go kupił. Dlaczego Blake wciąż jest na... Gdyby straż widziała w nim zagrożenie, już dawno siedziałby w celi obok. Ty twierdzisz inaczej. Blake może nie podpali miasta jak Mandes, ale zatruwa umysły ludziom takim jak Ars. A to jest jeszcze gorsze od śmierci w płomieniach. Został zepchnięty do podziemia i tam działa wraz ze swoimi zwolennikami. Ale prędzej czy później straż go stamtąd wykurzy, a wtedy osobiście splunę mu w twarz. Opowiedz mi o Mandesie. Czyli kanały. Mandes był naszą nadzieją na lepsze jutro. Jako jedyny miał jaja, żeby wypowiedzieć władzy otwartą wojnę. Echo jego krwawych, ale odważnych czynów wciąż rozbrzmiewa wśród tych, którzy w sercach mają południe. Blake rości sobie prawo do bycia następcą jego dzieła, ale jest tylko marnym naśladowcą. Nikim więcej. Dlaczego mi to wszystko mówisz? Wydawało mi się, że mieliśmy umowę. Mam wrażenie, że zdradzasz mi szczegóły ze swojej przeszłości. Nie boisz się, że mógłbym je wykorzystać przeciwko tobie? Spójrz na mnie i zadaj jeszcze raz to pytanie, chłopcze. Wybieram się już tylko w jedno z dwóch miejsc. Do piachu lub kolonii. A to w gruncie rzeczy równa się temu pierwszemu. Nie mam interesu, żeby prowadzić cię w pułapkę. Jak odnajdę Blake'a?
Ukrywa się w jednym z budynków górnej części dzielnicy portowej. To te wszystkie zabudowania. Szukaj domu ze znakiem żarliwego słońca. Wie, czyli to jest tam, gdzie nie mogłem tak... Ja dokładnie wiem, gdzie to jest. Dokładnie, widzowie, wiem, gdzie to jest. To jest to miejsce, o którym mówiłem w ostatnim odcinku, że nie mogę tam wejść, ale coś czuję, że my tam jeszcze, kurwa, wrócimy. I tak jak zawsze, tym razem, znaczy zawsze nie, ale tak jak w większości, tym razem moje przeczucie mnie nie zawiodło. Według tego, co powiedział Ossip, Ars utrzymywał kontakt z niejakim Blake'em, bojownikiem o prawa południowców. Więzień twierdzi, że to pod jego wpływem Ars dokonał zamachu. Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak potwierdzić te informacje u samego Blake'a. Podobno ukrywa się w jednej z chat w górnej części portu. Mam szukać drzwi z symbolem żarliwego słońca. Dokładnie wiem, gdzie się na 90%. Dokładnie wiem, gdzie się prawdopodobnie, to brzmi kurwa idiotycznie to zdanie, ale na 90% jestem pewien, że to jest właśnie te drzwi, o których właśnie za dużo powtarzam jedno słowo. Jestem pewny, że 90% to są tamte drzwi, w które zahaczyliśmy w poprzednie odcinki. Mówiłem o tym, że jeszcze tam wrócimy. Ale zważywszy, że mamy oczywiście 56 minut, to muszę wam podziękować za dzisiejszy odcinek. Dzięki jeszcze raz, że tu jesteście. Dzięki za tyle subów, bo to chyba z 20 albo coś takiego. Dzięki za komentarze, dzięki za lajki, dzięki za wyświetlenia. Bo tych chyba jest 18 tysięcy w ciągu 28 dni, więc mega dzięki. I tyle, widzowie. Co? Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, sztywno i git, a my widzimy się w następnym odcinku. Odcinki dwa razy dziennie. Nara. Sorry, że dzisiaj taki przymulasty odcinek. Rozgrzeję się spokojnie.